Cześć Marko, witajcie! Z tej strony Kapi, dzisiaj ze mną Miastuś. Witajcie. Witajcie, no patrzcie gdzie my jesteśmy. Rozpoznajecie to? Tak jest, nie mylicie się. Jesteśmy na Przemysłowie. Wielki powrót do Przemysłowa. Lecimy z tym Przemysłowem i go skończymy. Już bez żadnych przerw, mamy nadzieję, wszystko już się uda i doprowadzimy tą serię do końca. Za chwilę tutaj opowiemy dlaczego. Także wpadajcie jeszcze do Miastka, bo o tej samej godzinie jest właśnie u niego odcinek, gdzie Miastek się bardzo rozgadał, co było dziwne, ale dobrze, że tak się stało. Dobrze, że tak się stało, bo chociaż Miastek sobie pogadał przez cały odcinek, że później chłop... No. Tak, taki był. I 99% mamy. Taka akcja dzisiaj, kiszoneczka. Chcieliście na live'ie? Na spokojnie, macie odcinek z kiszonki. Lecimy sobie, mamy tą jedynkę właśnie i to wszystko leci do nas na gospodarstwo, także krówki będą mieć amu-amu. Amu-amu, tylko tam w miarę. I uważaj, bo jak będziesz wysypywał tą przyczepą, to burty się otwierają na bok, one się nie przechylają do no, tyłu. No wiem. Także będą mieć jedzonko czas na 15, czy ty pamiętasz o tym? Tak, pamiętam, właśnie miałem to powiedzieć, ale musisz zatrzymać. A. Dopóki nie kupisz pola, musisz zatrzymać. O, matko. Nie no, wzrost to wyłączony. No, jak wzrost wyłączony, to kup pole i możesz... Czas na 15. Dobrze, to no momento. Także tak, będziemy musieli kredyt się wziąć. Ale generalnie tak, jaki mamy plan? Dzisiejszy odcinek, oczywiście skosić jedyneczkę, we dwójkę zasuwamy. Tak jak to było wcześniej, przed przerwą. Pracownik zasuwa właśnie tam na... na sieczkarni wypożyczonej John Deere'a, bardzo ładna. Niby DLC, nie wiem jak to nawet nazwać, to jest dodatek oryginalny przez Gianta, który wziął, wypuścił to tak z nienacka. Ja się nawet nie spodziewałem, że coś takiego wyjdzie, bo były dodane headery do tego. W dodatku jest dorzucony kombajn i jeszcze coś było dodane, tylko nie pamiętam, bo to dawno było. No, coś tam było, coś tam było. No także, no powiem wam, co się stało, za chwilę wam to opowiemy tak w szczególe, bo w najczęstszym odcinku z Markowych, oczywiście zapraszam, będziecie mieć to powiedziane tak... W skrócie? W skrócie, tak na spokojnie, chociaż tam troszeczkę też pogadaliśmy szczegółowo, ale nie aż tak jak tu, także za chwilę. Co jest? Aha. Oj, chyba nie chcę wiedzieć. Nie, poczekaj. Mi się coś buguje, wait, moment. Czekajcie ludzie, zrobimy to jeszcze raz. Później to ładowarką wezmę do silosu. Moment, wait. No, bo krowy już tam beczą. Beczą krowy. Dobra. To będzie trzeba coś takiego zrobić. Tak. No, nie zacznie się wysypywać. Dobra, jest git. Jest spoko, dobra. Tutaj kawałek przez silosem się wysypało, ale... To na spokojnie, to się podsypie. Nic strasznego, to taka pizda jest. Ubijemy, dokładnie. Dobra, bierzemy ten kredycik i kupujemy pole numer 18. Tam jest kukurydza, tam będziemy sobie w wolnym czasie robić kiszoneczkę. Być może live odpalimy z tego, także jeżeli ktoś z was ma DLC klasa, bo to jest wymagane DLC klasa, no to tam wyczekujcie tego live'a i ewentualnie pobierzecie modpack i będziecie mogli zagrać tu. Tak, i niestety na live'ie będziemy już kosić żółtą kukurydzę, nie zieloną, tak jak teraz. Mm-hmm. Ponieważ będziemy musieli przyspieszyć czas na następne odcinki, które będą. Także no. Ile tam dokładnie jest potrzebne? Jeszcze. Tam... 300, 400 kredytu musisz wziąć. Jest, 400. Chyba starczy. 18.
Gdzie jest nasze saldo? Tu, tak jest. Na spokojnie. Ło, mam jeszcze kupę kasy. I czas na 15. Także pamiętam, dobra. Pewnie już tak czekacie i czekacie na ten temat. Chodźcie temat Czecholak. Czecholak, jeżeli to oglądasz, pozdro 600 na rejonie. Pozdrawiam, go nie pozdrawiam. Co ty tu robisz? Z przyczepą? Co nie, nie, nic. Co tu się dzieje, ej halo? Co to jakiś przemyt? W górach? W Tatrach? Nie. To tak przypadkiem się stało. Dobra, powiedzmy, że tego nie widzę. Też ciężko... Ty nic nie widzisz, to twoje okulary, to nie widzę złego. Dobra, już miastek się ogarnął, także mnie to cieszy. Dobra, jeżeli chodzi o Czecholaka, mianowicie. Tak jak wiecie, miałem z nim robić tą serię. Najpierw na polskich polach. Były live'y, tam mało, bo mało, ale coś tam testowaliśmy i tak dalej. Było około 100 modów. I powiem wam, że to był hardcore, to wszystko wgrywa się na dedyka i tak dalej, i tak dalej. I przepadło, ktoś powie dużo, ktoś powie mało. 40 zł tak naprawdę na nic, gdzie dedyk jest na cały miesiąc, a zostanie tego dedyka wykorzystane 7 dni teraz właśnie. I co? Do rzeczy. Mieliśmy robić, były te błędy z tymi modami i tak dalej. Okej, w miarę to poszło, szkoda tego dedyka, ale był plan na nową serię. Czyli, że jazda na tej mapie francuskiej, co wam również mówiliśmy, że ona będzie i tak dalej, że już mamy nagrywać. Spoko. Byliśmy umówieni właśnie wczoraj na 18, że nagrywamy to, już lecimy. Wszystko było na serwer przygotowane, łady wrzucone mało, bo nie chcieliśmy właśnie dużo, chcieliśmy bardziej tam korzystać z oryginalnych maszyn. Ale wyszło jak wyszło, Czecholak napisał, że nie chce tej serii, bo i tak nie zrozumiemy. No i oczywiście chodziło o pieniądze. Bo 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o tej serii. Gdzie gościu, ja cię blokuję, ty chyba jesteś niepoważny w tym momencie. Bo on rurę ma tak daleko odsunięte, to musisz delikatnie się odsunąć od niego. No spoko, już dajemy radę. Było wszystko już ugadane, że marnujemy, że tak powiem, tego dedyka, w sensie marnujemy. Dziwnie to może zabrzmi. Marnujemy, że wykorzystujemy go i ruszamy z tą serią, żeby kasa nie poszła w błoto. Bo to jednak szkoda, tak? My uczymy się i tak dalej. Także 40 zł? Niby mało, ale szkoda. Nie, no to zawsze jest jakiś pieniądz. Nie ma co gadać, że szkoda, nie szkoda. Pieniądz jest pieniądzem, to jest waluta, która jest dla każdego człowieka potrzebna. To, dla jednego to faktem jest mało, dla drugiego jest dużo. Szkoda jest, nieważne czy to była nawet złotówki by było szkoda, skoro jest kupione, a nie wykorzystane. No, zgadza się. Takie mądre słowa od miastka. Jo, trochę tak, jakbyście mieli 10 zł, byście byli na głodzie, byście... Nie, co innego, a dobra, może byście coś takiego... Macie 10 zł, idziecie do sklepu, jesteście na głodzie, kupujecie cokolwiek, żebyście zjedli, ale jednak tego nie jecie i umieracie. O! Heniu! Czemu nie trąbiłeś? Ja tu na tory wjeżdżam. A tu Heniu! No także Heidi oczywiście patroluje okolice, żeby było bezpiecznie, troszeczkę czasu, ale to tak, na spokojnie. Strasznego. Tak jest, zgadza się. Nic strasznego. Wróćmy do tematu. Temat ciężki, ale trzeba o tym mówić, bo później byłoby milion znowu pytań. I różne niedomówienia. Tak jest. Także było szkoda, było umówione 2 tygodnie temu. Ten dedyk idzie, ruszamy z tym. Później płaci Czecholak za dedyka. Za dedyka płacimy 27 zł zawsze. I później miastuś. No i później ruszamy z przemasowym. No ale na ostatni gwizdek. Czecholak właśnie nas o takiej informacji poratował. I teraz. Tak, i teraz mamy godzinę 00:05, czyli że jest 5 minut po północy. I ogarniamy to markowe, nagraliśmy i teraz ogarniamy to przemysłowe, żebyście coś mieli. I dlatego taki temat jest, żeby nie było, że miała być ta francuska, już od długiego czasu o tym mówimy i tak dalej, ale no niestety. Ale spokojnie,
będzie za jakiś czas, także na spokojnie, za chwilę powiemy o planach. Plany są, ale to się okaże. Tak, czy coś tu jeszcze, jeżeli chodzi o taki temat? Nie to wiem, bo mnie nie było, bo ja poszedłem na skoki oglądać tam, ja sobie coś tam gadał z Czecholakiem, to jak chcesz, to możesz mówić, co tam chcesz. Bo ja tu znowu się rozgadałem, jak głupi. Nie, no dobrze, dobrze, bo to trzeba wszystko powiedzieć, żebyśmy później my najgorsi nie byli, bo Czecholak powie, no ale mogliście mi to powiedzieć prędzej. Tak jest, a my właśnie mówiliśmy dwa tygodnie i on się na to zgodził i spoko. Dobra, dwa tygodnie, ale prędzej była mowa około miesiąca temu, plus minus. Ja już nie będę... Około miesiąca temu była rozmowa, że będziecie sobie robić serię z polskimi maszynami, czyli to się łączy z tym, że kupujecie sobie... Tak jest, ja z nim... Tak jest, ja z nim gadałem właśnie, że najpierw ja płacę i później on. I też się zgodził. Ciekawe jakby było, jakby to wszystko wypaliło. No, przypuszczam, że miesiąc by trwała seria, tylko tyle, co ty zapłaciłeś. No, możliwe. I w tym momencie byśmy coś nowego zaczynali, być może by przemasowo wróciło, tak jak właśnie teraz wraca. Bo koniec dotyka. Albo by tak się streszczał, żeby na miesiąc zapasu nagrać. No, no także kurde, no, szkoda tego wszystkiego, bo tu fajnie, bo miało być na tych na polskim maszynkach seria i tak dalej, tu na tej francuskiej, ale mów, dokończ to na spokojnie, co miałeś mówić. A co ja miałem mówić, bo już zapomniałem? W ogóle jak się dowiedziałem, że chłopakom seria nie wypaliła, to powiem wam szczerze, że byłem szkoda Czecholaka. Sam do Kapiego wyszedłem z propozycją, że skoro chłopaki nie wyszło wam tak, to zrobimy w ten sposób, że ja se pogram z wami i wy będziecie mieć serię między innymi razem. Mówię, tam będą na trzy gospodarki, na trzy, jak to się nazywa? Kapi, nie wiem, co ty chcesz, trzy gospodarki. Na trzy gospodarki, na trzy kanały będzie. Aha, i każdy bez problemu. Jak to z Kapim zawsze jest. A tu nagle Czecholak wyskakuje, no ale on nie. No co skoro na stówa. Dlaczego my mamy być tacy dobrzy, przystępni na wszystko, jak on nas robi ciągle w konia. Tak było z, przecież, dobrze wiemy, z Przemasowem. Przychodzi jego kolej zapłaty, on nie ma pieniędzy. Tak samo, ja jestem ciekawy bardzo, jakby to było, jakby wam by seria wypaliła. No. Z czego można się cieszyć? To z tego... tego, że lepiej, że wyszło tak, że nie wystartowaliśmy z tą nową serią. I powiedzmy po tym tygodniu, bo na tydzień jeszcze jest dedyk, że byśmy nagrali ten tydzień, ok, i wtedy by powiedział, że nie ma, no i to byłoby gorsze niż teraz, że ok, powiedział to, wzięliśmy się za siebie i szybko to ogarnęliśmy, ja szybko wgrałem tam na dedyka te mody i widzicie, już tu działamy, poprzez przerwę naszykowaliśmy praktycznie wszystko, już ten wzrost i tak dalej, więc wbiliśmy, maszynki podczepiliśmy, to wypożyczyliśmy, pomysł jeszcze miastek ogarnął z tą osiemnastką i co, no i tyle, i nagrywamy po prostu, żebyście już coś mieli i wracamy z tym Przemasowym. Nie wiem, zakończamy ten temat, czy masz coś jeszcze do powiedzenia? No co tu rozrabiać rany, no i powiedziane było u mnie na odcinku, u ciebie na odcinku, na dwóch. Koniec tematu, był Czecholak, nie ma Czecholaka. Ja po prostu z Czecholakiem nie mam zamiaru robić, próbować robić kolejnych serii, nie wiem jak Kapi, chociaż Kapi też się... Nie, ja już mu napisałem, że jestem wściekły, bo głupio wyszło, no. Znamy się ponad rok. A tak grać, że się zakolegowaliśmy tak fest, to ponad pół roku jest i nigdy nie mieliśmy do siebie żadnej spiny, problemu ani nic. Zazwyczaj nawet jak się trochę tam, jak to się nazwać, nie pokłóciliśmy, tylko wymieniliśmy swoje zdania, no to zawsze to było spowodowane między innymi przez Czecholaka. No. Nie wiem, czy pamiętasz jak to było na... Przemasowie tutaj. No było na początku. Bo ty trochę za nim stawałeś, ja byłem przy swoim zdaniu i tak to wychodziło. Ale że kto jest prawdziwy, to jest prawdziwy został do dzisiaj, jak to fałszywy poszedł. No. To jest moje No tak, to jest właśnie z tą kasą.
Wiesz co, tu nawet nie chodzi o tą kartę, bo było gadane... Znaczy tak, no, też było... ...po kolei. No, też... Nie ma problemu. I tu wyszedł nagle problem. No, tu już się zaczęło i tak cały czas już nie ma co próbować, bo i tak zawsze tak będzie. Tak, i dobrze, że mnie coś tchnęło i jeszcze powiedziałem, pamiętajcie, cholaj, że ty płacisz zaraz za dedyka. I wyszedł z TES-a i... Tak, i się zaczęło, no. No, kurde, no... Z mojej strony to już jest koniec tematu, bo po co się bić ryja? Kurde, no, masakra, no i... No, Lipton, no, bo w sumie to 27 zł, tak on napisał, to 30 zł. 30 zł na 3 miesiące to w sumie nic. To tak jak dycha miesięcznie, a... Poczekaj... 3 zł, 3... Czekaj... 30 dni... To by było po złotówce, to tak jak 33 grosze dziennie. No i to jest w sumie nic, bo tutaj jakoś się składamy i tak dalej. I no... Że tak powiem brzydko, jest to do cholery 500+, się dostaje, to powinno być dla dziecka, chociaż no... Tak w większości nie, że to 500 zł idzie, że... Na przykład 500+ macie, to powinno być nasze, ale my tego nie dostajemy, bo i tak to rodzice biorą. No. Także no, dzięki nam oni mają te 500 zł dodatkowo. Chociaż no, na przykład w moim przypadku, no to wykorzystują to, że tak powiem, na mnie, bo ja też sporo z tego dostaję. I no, jakoś da się, kurde, no przez te 3 miesiące, no to jest 1500 zł. No to 30 zł z tego wziąć, to co to jest, no? Tak, i tym bardziej... Ich jest podobno 3, no to kurde 1500 zł miesięcznie, no, no dobra, różnie bywa, ale... No nie ma co ruszać czegoś. No jeżeli już się chce jakąś taką serię robić w ogóle, jeżeli się o tym rozmawia, no to jednak, że kurde powinno być z tyłu głowy, że się uda to 30 zł ogarnąć i tak dalej, jak nie, to albo nie zaczynam tematu, albo po prostu mówię wcześniej, tak jak teraz, czekaliśmy tydzień temu, już mieliśmy z tą serią wystartować, z tą francuską. Ale dzięki sam sobie dziękuję, że wtedy nie mogłem, nie miałem czasu, bo tak to byśmy wystartowali. No, bo miasta też nie było w weekend i tak dalej i w końcu to nie nagrywaliśmy. No i czekaliśmy, Czecholak cały czas nawala w to GTRP i mógł chociaż napisać, że się nie uda, czy coś, a nie dzisiaj nastawić dzwonek. Tak, na grę za 300 zł miał, a na 30 zł na dedyka? No, bo dobra. Bo GTA przecież kosztowało w tym czasie, jak on kupował, około 200 coś. Znaczy, nie, ja to już mam w dupie, 18 minut mamy, ale skosimy to już chociaż, tu już dużo nie zostało. No. Także będzie trochę dłuższe, czyli zaczyna taki normalny, jak na przemasowo przystało. No. Trzeba się przyzwyczaić, że przymasowo troszkę dłuższe wychodzą. Dobra, Heniu, jedzie czy nie? Okej, nie jedzie, to ja tu mogę sobie nawrócić na torach. Jakie mamy plany? Plany mamy takie, skończyć to przemasowo, być... Skończyć. A powiedzieć chyba skosić, tak się nie mylę. No, nie wiem. Bym się kłócił, ale zobaczymy na nagraniu. Dobra, my tu mamy 18.30, zobaczymy. Zapisz na kartę. Tak, moja magiczna karteczka od Markowych, o tam zapiszę. Plan właśnie, plany, bo były wcześniej plany, rozmawialiśmy, że około... Bo miała to wszystko wypaść z tą serią z Czecholakiem, żebyśmy ją prowadzili przez 2 miesiące i później byśmy od 1 marca ruszyli z przemasowym. Wyszło jak wyszło, w styczniu jeszcze zaczynamy przemasowo, o teraz Heniu dopiero jedzie. W styczniu już zaczynamy to przemasowo. Powiedzmy, że te 2 miesiące... zobaczymy, jak jeszcze to będzie się ukazać, bo już naprawdę długo to mamy tą serię i też może się nudzić. Chociaż, że mieliśmy tą przerwę. Miesiąc, chociaż dwa miesiąc. Nie nudzi, ale... Czego? Znaczy... No, ale no... Niektóre prace po prostu się na danych polach powtarzają. No i... To jest takie. I ona też już długo trwa i... No, wiecie, jak to jest. I co tam jeszcze? I także skończyć to, powiedzmy, pod koniec marca i od 1 kwietnia być może wejdzie ta francuska. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, bo to 2 miesiące, to dużo jeszcze może się zmienić. Powiem ci tak, kwiecień odpala. Aha, bo ciebie nie będzie.
No tak. Także wtedy lepiej nagrać przemasowo na zapas taki. Znaczy weekendami będę. To aha. Ja bym wolał taką serię, co mieliśmy już, żeby nie kombinować, że coś nowego, coś tego. Ja bym przeczekał te moje kursy i po moich kursach dopiero ruszył z tą serią. No to w sumie... Szczerze, bo ja będę na weekendy w domu, no to co to piątek, nie... tak, piątek, noc, sobota i niedziela, no to damy radę nagrać 4 odcinki na tydzień, nie? Na, od poniedziałku do piątku i 4 odcinki się w weekend nagra i będzie git. Nieraz nagrywaliśmy 6 odcinków, no. Jak trzeba było i daliśmy sobie radę, nic się nie działo. No, to miałem 90%. No to w sumie, no i o, no to dobra, no to powiedzmy, że od 1 maja. Oj, to wtedy byłoby w sumie nawet lepiej, by mi wszystko pasowało, bo... Ale to już jest wszystko do dogadania, ja to... Tak. No bo... To mamy elastyczne daty na wszystko. No, no w sumie wcześniej jak tak gadaliśmy, no to faktycznie, bo tak, byśmy to zaczęli w kwietniu, przez te 2 miesiące, tam do 99, ale dobra. Dziękować. Byśmy zaczęli w tym kwietniu, przez 2 miesiące, no to do 1 czerwca. I wtedy tak, czerwiec byłby, ale w lipcu znowu miastka nie ma. Ale to... Wiesz, to nie jest powiedziane, że w lipcu mnie akurat nie będzie. Jak pojadę... Znaczy, no ogólnie są wakacje, no różnie bywa, no. Tak, jak już to pojadę, przypuszczam, że 2 tygodnie i wrócę do domu. No to 2 tygodnie, no to pół miesiąca, no. Ale no też różnie to bywa, no. Wakacje to jednak wakacje. Wiadomo, nie ma co planować na zapas, skoro nie wiemy, co będzie jutro. Tak jest, jeszcze mamy zimę, a już gadamy o lecie. Tak, jak Tak, no ale mniej więcej takie wstępne plany, jak na razie styczniowe. Ja tak powiem, bo to jeszcze styczeń mamy. No to są właśnie takie plany z tą francuską. Możliwe, żeby Gracek się załapał jako trzeci. Po prostu nie będzie nagrywał, nie będzie nic, tylko tyle, że będzie jako trzecie gospodarstwo, jako trzeci gracz. Bo jednak na dwóch mamy już to doświadczenie. Karmonki, Wielkopolska, teraz Przemasowo mamy we dwóch, Markowy mamy we dwóch. Roketa nieraz mamy we dwóch, ATS-a mamy we dwóch. No to już jest pewne, że o Jezu. Ja naliczałem się 3 serii. Odcinki z niektórych serii ukazują się 2 razy tygodniowo. Fakt faktem, markowe się zmieniają co jakiś czas. Ale sam fakt, serię mamy i tyle, a po prostu Kapi też, ja mam singla przykładowo, bo nie mam tych innych serii, a Kapi tak jak ma tą serię z Kylem, co tam odcinek jest, to bardziej taka odskocznia jednoodcinkowa, ale... No, tylko to chodzi o Kyla, no głównie, no bo tak, tak to byśmy dali radę, ale no... To jest chłop dorosły, którym... Tak, widać jak zależy, no, żeby jeden odcinek tygodniowo rzucać. No, to nie jest moja sprawa, to już... Czy z nim się dogaduje wasza seria? No ja to do niego piszę, ale no, jak ja nawet nie odczytuję, no to... Znaczy odczytuję, ale nie odpisuję, no to... No ja także wiem, różnie to bywa, no. Tak jak chciałem zmienić serię, dobrze, no. Że się nie zgodził. No, znaczy... Fajnie mi się tam gra, ale no... no. Tak to jest. Za duże odstępy. No, tak to jest. Ogólnie ta jedynka, którą teraz skosiliśmy, to jest pole z inicjatywy Kapiego. Czyli możecie się spodziewać niedługo u niego na kanale powiększania tego pola. Tak jest, były właśnie takie plany i prawdopodobnie do tych planów będziemy coraz bliżej się zbliżać. Dobra, tam już masz skoszone, tak? No, ale nie zabiorę się na raz. Aha, dobra, ale tam już lecę. Także takie plany i co, no tak to by nawet było lepiej, bo jeżeli, tak jak wcześniej gadaliśmy, no to czerwiec byłby taki wolny, ale różnie by to mogło być. A tak, od tego maj, czerwiec byśmy to robili. Później ja bym jakiegoś tam tego singla zaczął. No bo ciebie to się będzie i tak dalej, tak gadaliśmy. Okay. I później byśmy markowe zrobili taki sezon ala strażacki. Tak, tam z tych modyfikacji strażackich, dobry. Z modyfikacji strażackich i tak dalej, coś by się fajnego ogarnęło. A do tego czasu to jeszcze kupa tego wyjdzie. No, także takie są plany, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Co jak, na razie jest dobrze.
Wy tą serię z Czecholakiem przecież mieliście już zaplanowaną chyba w listopadzie. No to już dawno było, bo chcieliśmy coś zrobić. Tak, to że postawem tutaj ja trochę przedłużyłem, bo wy chcieliście w grudniu już zacząć. Na początku była taka pierwsza gadka. A ja powiedziałem, no to dawaj do nowego roku. Zrobiliście do nowego roku i no. No tak to wyszło. No widzicie, no takie są plany. Plan, robimy tą serię? Robimy, spoko. Robimy francuską? Robimy. Ani to nie wyszło, więc... Znaczy francuska wyjdzie. No tak, ale no teraz, że... No, tak jak miało być. Tak, że dzisiaj już, że dzisiaj już miało być. No ale dobra, niestety. Ale jeżeli dzisiaj przymasowo wyjdzie, to chyba nikt nie myślał, no? No to będzie, chłopie, taka niespodzianka. Wytyfy, tak. Ogólnie zapraszam was też do Pushkapa na kanał, bo tam robi nieregularne live'y. I te live'y mi się podobają, bo trochę ma oceniania kanałów, trochę takiej luźnej gadki, trochę opowiada o tych modach, co robi. I ogólnie. No. Także możecie się spodziewać za tydzień wideo na ModHubie, chociaż zobaczymy jeszcze co je. A to raczej nie powinieneś tego mówić, ale szczegół. Nie no, żartuję. No, chociaż jak on już zrobił takiego live'a z tych wideo i on to już mówi tam oficjalnie, że będzie to wysyłał, więc... Więc tu tajemnica nie ma, poza... Ole mnie chłopie wydupiło w kosmos tą player kamerą. Mnie wydupiło gościu na bok, że ja jeszcze na farmę nie wjechałem. A poza tym jest zapis tego live'a, także możecie sobie zobaczyć. Jedno zdjęcie na fanpage'u dodał tych wideo, możecie tam sobie je dostrzec. Prawdopodobnie z tego co mówił na live'ie nie będzie się dało nimi zbierać kostek, tylko, tylko będzie dobornika, takie siano zbieranie i tak dalej, bo to testował. Ale zobaczymy jeszcze, na pewno jakieś testy tego będą. Także no, Puszka już dobrą robotę robi. I co? I tyle. Także zwieziemy sobie to na gospę i będziemy kończyć, bo to już 30 minut prawie wyszło. O matko, coś ty tu zrobił? Co, gdzie tam? A, tu na spokojnie, się ogarnie. Jezus Maria jest. Jezus Maria. Jest taki piłkarz. Santa Maria. Santa Cruz. Santa Cruz, tak. ATS, ATS. Będzie, będzie. Spokojnie. Statystyki krów zaraz wam pokażę, tak jak ja to pokazywałem. Zaraz zobaczycie co jak. Bo no, większość z was może w ogóle nie każe o co chodzi z tą serią. To zapraszam na nadgrudniowe odcinki. Od września do końca grudnia macie odcinki, także no, możecie zobaczyć co i jak, na co tam chodziło. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, no przytycie, no piąty miesiąc idzie. Jezu, masakra. I przez pierwsze chyba dwa miesiące była seria 13, także no. Jak nie będą się numeracje nie zgadzały, to możecie zobaczyć też na kanale Czecholaka, nas nie zachęcam. Tak, unsub. Ja, no, nie zmusz się. W momencie on nie wytrwa, także możecie go zunsubować. Tak, to pięknie byś powiedział. No, ile my tu mamy, ile my tu mamy? 357 ton, plus tu no, to jeszcze trochę za silosem. Jakaś dyszka za silosem, także ja już lecę ładowarką z łyżką. Tak jest, jeszcze tutaj dla nowych subskrybentów i widzów wam tutaj pokażę, jak wygląda gospo. Mamy tutaj bramy, taką maszynkę do robienia nasion, tutaj półeczki, jak widzicie. Tak, zapewniono, właśnie chciałem to jeszcze powiedzieć, bo wcześniej zapomniałem. Dobrze, że tutaj przyszedłem. Jak już skończyliśmy tam nagrywać, no to jeszcze właśnie ja sobie wpadł na taki pomysł, bo tu już mieliśmy full nasion. Taki pomysł właśnie, żeby to wszystko załadować, także proszę bardzo, jest załadowane, także spokojnie do końca serii wystarczy. Tutaj mamy jeszcze biny na nawóz i na wapno. Silosy, no to wiadomo, co nieco. Oj, sorry. Co nieco tutaj jest oczywiście. No silosy no to są już standardowe. Tutaj na przez Przemsona zrobione. Tutaj nasza wiatka i czerwone maszynki. Proszę bardzo. Kurnik, jajeczka. Wiatka, strych. Tutaj właśnie niedawno była przebudowa tego. Także tutaj takie małe pierduki są, kolejna wiatka, krówki, latarnie postawione, drzewka postawione, silo właśnie na kiszonkę.
tu wielki hangar, tu mamy taki ala sadzik i tutaj mamy jeszcze miejsce na stogi, słomy, trawy, siana. No i mamy jeszcze szklarnię, także pieniążki dostajemy za te szklarnie i zasady. Także co, obornik się ładnie produkuje. Więc obornik się ładnie produkuje, tutaj widzicie, mamy teoretycznie zwykłą przyczepę, ale możecie sobie ją edytować, właśnie tutaj założyć sobie w rozrzutnik. Także tutaj jak trochę obornika się właśnie zrespi, utworzy, no to ładujemy sobie jak i na obornik, tak i tu na przyczepę. Podczepiamy przyczepę, podjeżdżamy do szklarni, wyładowujemy. Także co, dziękuję Wam za oglądanie. W tym odcinku to byłoby na tyle. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Adios, papa. Zostawcie łapkę, suba, wpadajcie do gamania. O, ty gnoju.